Siemandero, drewno dłubacze, pokorzawą szkielet, w 98% skończony. I teraz pora go jeszcze wykończyć, ale dzisiaj już mi się nie chce. Słońce zaszło, więc nie będzie przekłamania takiego festkoloru. Fajne zdjęcia wejdą i będzie dobrze. Szkielecik zabijany kołeckami. Wycięty tą pilarką, to jest chyba najlepsza pilarka do tej roboty. Tu mamy kołeczki do zabijania, śruby zamkowe i inne tego i tego rzeczy. Później co, piłka, żeby dociąć, miarka, żeby zmierzyć, mało fleksa, co by co uciąć metalowego. To jest mistrzostwo świata, ten nowy model U800 Kuni, bije jak wściekły, no, łamie mi te końcówki. Tak samo jak wściekły. A dzisiaj tylko dwie, także nie ma tragedii. A czy kupicie taką z Jato za dyszkę, czy z Milwaukee za 5 dych, i tak pęknie, i tak pęknie. Dobrze, co? Dłutko, trochę wosku do kołków. Kołki do słupów 26 mm. Także dosyć grube. Podczas montażu się nie przewróciła, więc zasłużyła, żeby wbić pora kołków. Kołki rozprężne do kwadratowego łba, żeby z dwóch stron był kwadratowy łeb. Jętunie podwójne, dwie śruby zamkowe zamiast wkrętów. Później przerwa na tym prymitywnym wiązarze. Do tamtego miejsca i tamtego muszę jeszcze mieć dłuższe kołki, ale to Krzysztof musi je zrobić, bo zrobił tylko krótsze, więc trzeba chwilę poczekać. Tutaj już mamy zabite kołeczek. Warto sobie pofazować, poszlifować drewno, bo to fajnie wygląda. Ponumerowane jest V i kreska. Krokwie mniej więcej jako tako siadły. Jak na moją rękę, to nie ma tragedii. Tam jeszcze, o, tą trzeba dokręcić. No i co? Podoba się to dla mnie. Słupy jeszcze trzeba poprzykręcać i tego. Deski trzeba poprzykręcać i tego. No nic. Podwójne jętki to jest mistrzostwo świata. Pięknie wyglądają, można powiesić lampkę. I to, co mają robić, robią. Fajnie. A teraz dowiercić. Zaszeleścić. No. Będzie dobrze. Bez niego się nie obejdzie.
pięknie. Rozprężą się czy nie? Chyba się rozprężą. Chyba się rozprężyły te dwa przynajmniej. Może być. No to co? To jeszcze po kołeczku. Teraz te duże może. Cyk. Ostatnie duże. Takie fajne. Jeszcze jeden srogi łogogulon. O! Leci stanowisko do nagrywania. Może z ziemi sięgnę. Chyba nie. Tyle mu starczy. To co, jeszcze po kołeczku gdzieś? A, jeszcze, bo fajnie. Fajnie, taka nagroda. 6 dni wycinania. 6 dni ciężkiego wycinania. To trzeba się nagrodzić teraz. Kołeczkami. Te malowanie trwało dłużej niż wycinanie. No, poziomica się przydaje nie tylko do mierzenia poziomów, ale poziomy trzeba jeszcze zmierzyć. Jeszcze trzeba zmierzyć poziom. Bo jak się okaże, że nie ma pionu w słupach, no to cóż, chodź tutaj. Dobrze. Uda się czy się nie uda? Jezus Maryjo, jest. Udało się. Na tych też będzie? Nie wiem, loteria. Jest. O, tu trochę zaczęsło. Jest też. Dobrze, może być.
Dobra, koniec tego nagrania. Nagranie z montażu, jeżeli się uda wszystko połączyć i zbuforować i tamte pliki się nie pouszkadzały, to się wciepnie na YouTube'a, ale to będzie razem z tym pewnie około godziny. No. Fajnie, podoba się to dla mnie. Tu powiercę i tego, i tego, i tego, i tego, i wbiję kołka i będzie. Hehe. Na razie udanych projektów życzę i zajebistych, samych zajebistych realizacji w pięknym kolorze. Na razie. Siemandero, mamy deski na skromnej konstrukcji. Deski fajnie wyglądają. No i co? Malutka altanka wyszła, zadeskowana, cacy malina, prawie 60 kołków, milion wkrętów, jest super. Montaż wieczorem się wciepnie, może na YouTube. Podoba się to dla mnie. Podwójne jętki robię robotę. Belka kalenicowa też. Kołki też. Trochę rzech to poniszczył dłutem, żeby takie cyferki zrobić. Kreska, kreska, fałka, fałka, kreska, kreska. Może być. A jejku, jejku, drewniana robota jest, fest fajna. Kwadratowe łebki. Fajne te kołki Krzysiu robi, fajne. No to czas na dach. Płyta falista z Castoramy. Taki jest wybór. Bardzo fajny. Na razie. Pozdrowionka.